Od ponad 4 lat SKOK Chmielewskiego systematycznie wspiera naszą charytatywną akcję Słonik Nadziei i pomaga wielu placówkom normalnie funkcjonować. Dzisiaj jej wsparcie otrzyma placówka opiekuńczo-wychowawcza w Kijanach. Panie prezesie, to stało się tradycją, że raz w miesiącu wspieracie naszą akcję i pomagacie tym, którzy takiej pomocy najbardziej potrzebują. Kontynuujemy tą tradycję. Jest ona już od kilku lat. Wpisała się już w naszą działalność, jest jakby naszą częścią. I dla nas to jest duże wyróżnienie, dla nas to jest duża przyjemność, dla nas to jest duży honor pomagać. I bez względu na to, czy jest lato, czy jest zima, czy jest jesień, to pomagamy. Dzisiaj najpotrzebniejsze rzeczy otrzymają wychowankowie z domu dziecka z Kijan. Tak, my w wielu miejscach już pomagaliśmy. Tam odpowiadamy na te istotne potrzeby, które przekazano nam i z przyjemnością tam również przekażemy nasze rzeczy. Placówka istnieje od 2005 roku. Obecnie przebywa w niej 30 dzieci. Główne przyczyny umieszczenia dziecka w placówce to przede wszystkim niewydolność wychowawcza rodziców oraz problemy alkoholowe. W naszym domu przebywają dzieci z różnych środowisk, z różnych miejsc i w różnym wieku. Najmłodsza nasza podopieczna ma 8 miesięcy, najstarsza 19 lat, właśnie rozpoczyna karierę studentki od października. Rozpoczęły się wakacje, dla dzieci to czas odpoczynku, natomiast dla nas to czas pracy, wytężonej pracy, dlatego bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy dary w postaci gier, zabawek edukacyjnych, ponieważ one pozwolą umilić ten wakacyjny czas nam wszystkim. Podopieczni, w zależności od wieku i swoich możliwości, przy pomocy wychowawców wykonują wszystkie podstawowe prace domowe. Uczestniczą w przygotowaniu posiłków, zakupach, praniu i sprzątaniu. W naszym domu prowadzone są różnego rodzaju zajęcia. Dostosowujemy je oczywiście przede wszystkim do wieku dzieci, jak i do ich potrzeb. Prowadzimy zajęcia przede wszystkim poczynając od zajęć takich przygotowujących do samodzielności. Uczymy podstawowych czynności, takich nawet jak zaczynając od czynności higienicznych, mycia, że tak powiem, korzystania ze środków chemicznych poprzez adekwatny ubiór do pogody, ponieważ też nie wszystkie dzieci to potrafią. Porządki w pokoju i na terenie, że tak powiem, w najbliższym otoczeniu. Muszą się nauczyć trochę tej samodzielności. Możemy organizować zajęcia kulinarne, mamy taką możliwość, mamy odpowiednie jakby aneksy kuchenne przygotowane do tego celu. Dzieci chętnie biorą udział w czynnościach przygotowania kolacji, pieczenia ciast. Oprócz zapewnienia dzieciom codziennych potrzeb, w placówce prowadzone są także zajęcia psychologiczne, socjoterapeutyczne, ruchowe i profilaktyczne. Zaczynamy przede wszystkim taką pracę z dzieckiem w momencie, jak trafia do naszej placówki, ponieważ najtrudniejszy jest moment pogodzenia się z tym, że dziecko zostało, prawda, odebrane z domu rodzinnego. Są różne dzieci i one różnie reagują, prawda, na taką sytuację, więc ten moment takiej straty po rodzicach jest takim, że tak powiem, takim etapem, gdzie trzeba to przepracować. No, mamy psychologa, prawda, też, który nas wspiera w tych działaniach. No i my jako wychowawcy też, prawda, pedagodzy, pracujemy z dziećmi na bieżąco. Dzieci z tutejszej placówki opiekuńczo-wychowawczej wymagają ciągłego wsparcia, zarówno tego psychologicznego, jak i materialnego. I ja się bardzo cieszę, że dzisiaj to wsparcie materialne do nas dotarło, że są tacy ludzie, którzy w sposób bezinteresowny mogą się podzielić czymś z innymi i akurat cieszę się, że dzielą się z wychowankami podopiecznymi domu dziecka w Kijanach. Na pewno dla tych dzieci jest to ogromna satysfakcja i zadowolenie, natomiast dla placówki jest to w jakiś sposób odciążenie, zaoszczędzenie pewnych kwot, które normalnie należało jeszcze w tym roku na te cele wydać.